proszę pani, mamy dzisiaj kolejny event, kolejne spotkanie Klubu Integracji Europejskiej w restauracji Gruba Ryba. Proszę powiedzieć, pani jako nowy członek danego klubu, co panią kierowało, aby wstąpić do danego klubu? Przede wszystkim bardzo ciekawi, interesujący ludzie, którzy prowadzą własne biznesy. Myślę, że również poszerzy nasze horyzonty. Ponieważ projektuję buty, myślę, że może inne panie będą zainteresowane. No właśnie, pani, chciałam dowiedzieć, pani jako projektantka modowa, jakiego rodzaju pani usługi, albo nie wiem, kreacje pani oferuje dla potencjalnych klientów? Nie wiem, czy tylko dla pań, czy również i dla mężczyzn? Generalnie 3/4 kolekcji jest pisane dla pań, ale od tego sezonu również wchodzimy z kolekcją męską. Torby biznesowe, plecaki, wycieczkowe sprawy oraz obuwie. Gdzie można pani poszczególne produkty znaleźć w sklepie? Czy tylko w Bydgoszczy, tam skąd pani się wywodzi, czy również w innych butikach, sklepach? Na razie w Bydgoszczy, stacjonarnie, ale posiadamy również sklep online. I jeszcze może pani coś więcej jeszcze o swojej marce powie, czym ona się wyróżnia, się wie pani? Jak pani jest w stanie? Nasza marka wyróżnia się tym, moim motto przewodnim jest, abyś mogła przejść całe życie w wygodnych butach. Nasze buty charakteryzują się wygodą. Jako jedni z nielicznych posiadamy tęgości w obuwiach G i H. Mamy przeróżne modele, na pewno są to modele ekstrawaganckie, ale mamy również buty na co dzień, do kompletu, jeśli jest życzenie, są torebki na każde wyjście, na każdą okazję. A jeżeli... Są to towary wyjątkowe. A jeżeli chodzi o buty, jak również o torebki, z czego one są wykonane? Czy to są tylko skórzane, czy również z innych materiałów? Mamy tylko i wyłącznie skóry naturalne, skóry jagnięce, które najbardziej akceptują nasze ciało. A jeżeli chodzi o trendy w tym sezonie, jakie torebki najbardziej są takie popularne u kobiet? Myślę, że takie modele oraz modele biznesowe. To jest, jak rozumiem, pani projekt i wykonanie. Dokładnie. I do tego są buciki. I też są i pani. Wysokie i niziutkie. Jakie jest życzenie, takie w salonie mamy. Zazwyczaj projektując jeden model, jeden kolor z skóry, są cztery modele w tej skórze, czyli baleryna, coś na szpileczce wysokiej, niskiej i coś biznesowego do garnituru. Czyli cały komplet można u pani kupić, całą kolekcję. Całą kolekcję. A proszę pokazać katalog właśnie pani marki. Nasz katalog marki właśnie tak wygląda. Bardzo skromnie. Tutaj jest rodzina, małżonek Robert, syn Michał, bo to jest firma rodzinna. I nie ukrywam, że jak w każdej firmie jest wiele upadków, to mój małżonek i mój syn zawsze mnie z tych upadków podnoszą, ale odnosimy coraz większe sukcesy. I tak wygląda nasz piękny katalog. To tak w skrócie. A proszę jeszcze powiedzieć, czy ponieważ akurat po raz pierwszy dopiero poznałam pani markę, czy pani produkty również można nieraz podziwiać na pokazach mody? Czy to ewentualnie w przyszłości będzie? Tak, można podziwiać na pokazach mody, ponieważ organizuję je co pół roku. Jak jest nowa kolekcja, wiosna, lato, jesień, zima. Przede wszystkim w Bydgoszczy. W tej chwili pozyskaliśmy bardzo fajnych partnerów, jest nim BMW, deweloper, dealer, usługi takie luksusowe, kosmetyczne. No i mamy fajnych sponsorów też. No i pokazy robimy non-stop. A kiedy pani wreszcie z pokazem swojej marki dotrze do Warszawy? Mam nadzieję, że niedługo. W takim razie będziemy oczekiwać na jeden z pokazów pani w stolicy. Dziękuję bardzo.